Cześć dziewczyny, dzisiaj chciałam Wam pokazać 4 propozycje strojów walentynkowych. Jak wiecie, walentynki już niedługo, dlatego postanowiłam nagrać właśnie taki filmik. Mam nadzieję, że któraś z tych stylizacji zainspiruje Was do stworzenia swojej. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie mi znać i napiszcie, co sądzicie o tych strojach. Pierwsza stylizacja to grzeczna pastelowa sukienka z takim drapieżnym akcentem, którym jest kołnierzyk skórzany i rajstopy. Ta stylizacja najbardziej przypadła do gustu mojemu chłopakowi, dlatego myślę, że nie tylko jemu będzie się podobać. Dlatego jeżeli macie jakąś koronkową sukienkę, to zachęcam Was do połączenia ją właśnie z takimi rajstopami. It's the moment when everything begins, and she's good to me, like sunlight right there before dying, dreamers in the sky. Druga stylizacja moim zdaniem jest idealna na wyjście do kina, ponieważ jest bardzo wygodna i wydaje mi się, że każda z Was ma w swojej szafie spódnicę, kardigan i zwykłą białą koszulkę. Ja tutaj oczywiście musiałam dorzucić swój ulubiony motyw, czyli panterkę, ale jest też trochę różu, czyli walentynkowe klimaty. Jak widzicie, tutaj znowu mam te rajstopy. Na początku miałam ich nie mieć, ale jednak stwierdziłam, że je ubiorę, bo bardzo fajnie komponują mi się z tym zestawem. It's the moment when everything begins. Come in close. Drugi zestaw jest chyba najbardziej elegancki, czyli idealny na wieczorne wyjście, na kolację. She shows me her smiles arising, picking perfumes like color in the air, shimmering eyes so alive and so fair. It's nothing but true and good. Hunger and honesty withstood, sensing hearts in heaven. I ostatni strój, czyli kolejny hit sezonu, czyli koszulka z baskinką, oczywiście we wzór panterkowy. No i żeby było tak troszeczkę bardziej walentynkowo, zdecydowałam się na czerwone rurki. Też bardzo klasyczny, elegancki strój, zarówno na kolację, jak i na wyjście do kina, czy gdziekolwiek macie zamiar iść. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę wszystkim wesołych i udanych walentynek, trzymajcie się, pa!